Ojca, skierujmy nasze prośby w intencji Kościoła, społeczności ludzkiej i w naszych własnych intencjach. Boże, Stworzycielu, spraw, aby cały Kościół i każdy mieszkaniec ziemi wychwalał Ciebie jako źródło wszelkiego dobra. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Chryste, Synu Boży, spraw, aby papież Franciszek, obecni tu arcybiskupi Gniezna i Poznania, biskupi, prezbiterzy, diakoni oraz wszyscy powołani do służby w Twojej owczarni, wiernie naśladowali Twoje posłuszeństwo względem Ojca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Duchu Święty, Duchu Prawdy, spraw, aby ruch lednicki, czerpiąc sakramentalnych znaków obecności Chrystusa w Kościele, słowem i czynem pokazywał wciąż w świeży i nowy sposób, co znaczy wiara, nadzieja i miłość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Wszechmogący, prosimy o dar pokoju na świecie, a szczególnie w Ukrainie, oraz nawrócenie Rosji. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, Królu Nieba i Ziemi, spraw, aby świętej pamięci ojciec Jan Góra, nasi bliscy zmarli, zaangażowani w tworzenie i działanie ruchu lednickiego, a szczególnie świętej pamięci Jędrzej Stępak, otrzymali udział w Twojej wiecznej chwale. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Duchu Święty, Ożywicielu, spraw, aby każdy z nas zgromadzonych na polach lednickich i łączący się z nami nieustannie odradzał się jako nowy człowiek, dążący ku zbawieniu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,